Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry, w drugiej kawie witam Maciej Nowak. Moim gościem dzisiaj jest Agnieszka Kosowska, współautorka książki Duże sprawy w małych głowach. Witam serdecznie. Dzień dobry. O czym to będzie książka? Albo czym to jest książka, bo ona już jest chyba przygotowana. Tak, to znaczy książka jest w warstwie tekstu. Niektóre rozdziały w tej chwili jeszcze leżą na półce, nabierają mocy literackiej. My przekażemy książkę do ilustrowania w momencie, kiedy będziemy pewni na 100%, że to jest dokładnie ten tekst, który my chcemy, żeby został oddany. Żeby został opublikowany. Książka będzie przeznaczona dla dzieciaków w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym i będzie to książka o niepełnosprawności dzieci. Także to nie będzie książka dla dzieci zdrowych, to będzie generalnie książka dla dzieci o dzieciach niepełnosprawnych. Skąd wziął się pomysł na to, by taką książkę napisać, przygotować? Tak naprawdę inicjatorką akcji napisania książki była współautorka, właściwie jej syn, Kuba. Rodzina Moniki Laszczyńskiej, bo Monika Laszczyńska jest właśnie współautorką książki, udała się w tamtym roku w podróż dookoła Polski. W 2 tygodnie objechali całą Polskę ze swoimi synami i tę podróż poświęcili Frankowi, mojemu synowi. I w momencie, kiedy podróż się zakończyła, syn Moniki powiedział: mamo, napisz książkę o tej podróży. Monika powiedziała mi o tym właśnie, bo myślę chłopców. I mówi: słuchaj, to może byśmy napisały książkę, nie, bajkę o niepełnosprawności. Ja wtedy jej powiedziałam, że bajki za bardzo chyba nie potrafiłabym napisać, bo niepełnosprawność nie jest dla nas bajką, ale może spróbujmy napisać książkę dla dzieci o niepełnosprawności, bo takiej książki po prostu nie ma. Nawet jak nasz Franek trafił do przedszkola właśnie i tam dziewczyny, nauczycielki wspierające Frania chciały powiedzieć o pewnych deficytach Franka, okazało się, że właściwie nie ma żadnej pomocy ku temu. W jaki nie wiadomo, sposób... jak innym dzieciom przekazać tę informację. Dokładnie, a my byliśmy właściwie przygotowani i przyzwyczajeni do tego, że objaśniamy dorosłym osobom, rodzinie, pewne problemy zdrowotne Frania. Natomiast sami też za bardzo nie widzieliśmy, w jaki sposób zrobić to w przypadku dzieci. Ty masz, że to jest najlepszy moment, jakby, żeby dzieci uczulić na niepełnosprawność innych. Tak, póki one są otwarte, takie naturalne, prawda, póki nie wpadły w schematy, nie nasiąknęły gdzieś jakimiś takimi niewłaściwymi wzorcami. To jest też taki, to jest nasz cel, żeby tą otwartość dziecięcą podtrzymać w dzieciakach. Żeby... Dzieciaki są otwarte, czy też jest problem w, że tak powiem, wspólnych interakcjach z dziećmi niepełnosprawnymi? Myślę, że nie ma w wypadku dzieci, nie ma tutaj żadnych ograniczeń, to raczej my dorośli stawiamy te ograniczenia dzieciom. Nieraz mamy takie przykłady, powiedzmy sobie gdzieś na ulicy, czy jak gdzieś wychodzimy z Franiem, że słyszymy, że inne dziecko pyta się, a co jemu jest, i w tym momencie rodzic odciąga za rękę, prawda, i mówi: nie, cicho, cię nie pytaj, bo nie wypada, czy Bóg jeden raczy wiedzieć dlaczego, prawda? A to jest fajne, że dzieciak pyta, bo skoro pyta, to trzeba odpowiedzieć, dlaczego? No właśnie dlatego, objaśnić, co się dzieje. Jest problem chyba też w takich relacjach dziecko dorosły niepełnosprawny, kiedy dzieci pytają, a dlaczego ten pan jedzie na wózku, tak? No to też jest chyba czasem problem z wyjaśnieniem. To znaczy my może zdrowi dorośli, jeśli nie mamy kontaktu z niepełnosprawnością, to możemy mieć z tym problem, ale to właśnie my dorośli. Ja powiem panu, że to, że Franek jest dzieckiem niepełnosprawnym, otworzył nas już jako ludzi dorosłych w sposób niewiarygodny na osoby niepełnosprawne. I idąc sobie, powiedzmy, z Franiem gdzieś na spacer na wyspę Bolko do parku, ostatnio mieliśmy taką sytuację właśnie, że spotkaliśmy pana na wózku i zaczęliśmy się po prostu wygłupiać, prawda? Franek zaczął się ścigać z panem na wózku, prawda? Mówimy: a pan nie ma nogi, to nie damy rady, prawda? Pan zaczął się z tego śmiać. To ja myślę, że osoby niepełnosprawne, znaczy myślę, tak jest, że chcą być traktowane normalnie, zwyczajnie, bez takiej litości, bez... Takiego przekonania, że niepełnosprawność to jest, nie wiem, koniec świata, jakaś tragedia, prawda? No. Książka to jest, podejrzewam, że rodzice będą ją mogli czytać dzieciom, tak? Tak jest nasz zamysł, żeby to rodzice właśnie czytali dzieciom tę książkę. To nie ma być książka, którą dziecko weźmie do ręki, samo sobie przeczyta, prawda? Rodzic powie: przeczytaj sobie, czym jest autyzm, będziesz wiedział, tak? Nie, to właśnie chodzi nam o to, żeby... Ta książka była też punktem wyjścia do rozmów w domu, rozmów z rodzicami,
może to też w jakiś sposób zmusi, albo zmusi, nakłoni rodziców do refleksji, prawda, do zastanowienia się nad swoim podejściem do tematu niepełnosprawności. Ta książka też chcielibyśmy, żeby trafiła do przedszkoli, do placówek oświatowych, ponieważ na końcu każdego rozdziału będą zawarte pewne takie ćwiczenia, które będzie można, zadania bardziej może tak, wykonać dzieckiem, żeby pokazać dziecku troszeczkę bardziej ten świat dzieciaków niepełnosprawnych, żeby przez chwilę poczuły się i zrozumiały te ograniczenia i zrozumiały, że to, że dziecko pewnych rzeczy nie robi albo robi takie, które nam się wydają dziwne, nie wynika z tego, że jest złośliwe albo że Bóg jeden raczy wiedzieć co, tylko po prostu no, tak jest, taka jest jego niepełnosprawność, takie są jego ograniczenia. Czy to będzie książka, która będzie miała fabułę, czy raczej to będzie coś w stylu poradnika? Wyciąga pan ode mnie informacje tajne, nie śmieję się, to nie będzie, proszę Boże, żaden poradnik, to będzie, czy będzie miała fabułę. To nie będzie też bajeczka taka opowiedziana. Chcemy opisać z punktu widzenia dziecka pewne zachowania, prawda? Na przykład powiedzmy sobie, dziecko z autyzmem opowiada, dlaczego pewne rzeczy robi. Próbuje wytłumaczyć swojemu rówieśnikowi, dlaczego nieraz zakrywa uszy na przykład. Dziecko z niepełnosprawnością ruchową chciałoby przedstawić, czym jest wózek inwalidzki, czym są łuski, ortezy, kombinezon, który używa do ćwiczeń, więc raczej to nie będzie bajka, to będzie taka opowieść tak z punktu widzenia dziecka. Książka będzie podzielona na 4 rozdziały. Tak? Na 4 rozdziały. Czym tak. One się będą różnić? Każdy z tych rozdziałów będzie poświęcony innej niepełnosprawności. Dlaczego 4 rozdziały? Dlatego, że na początku, jak właśnie rozmawiałyśmy z Moniką o tej książce, to miało być tak, że 4 rozdziały, tak jak 4 granice Polski, ponieważ tak jak mówię, ta książka no, zrodziła się z podróży. Nawiązuje do podróży. Tak? Dokładnie, nawiązuje do podróży. I to na początku miała być podróż przez Polskę, prawda? Spotkania z różnymi dziećmi, które miały opowiadać o sobie. Ta koncepcja w czasie, jak pisaliśmy, troszeczkę ewoluowała. No ale te 4 rozdziały, czyli te 4 granice Polski nam zostały. I w tych granicach Polski chcielibyśmy pokazać dzieciaki. Dzieciaki z autyzmem, z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną oraz dzieci niedosłyszące i niedowidzące. Oprócz pani i pani Moniki jeszcze ktoś pracuje nad tą książką? Tak, to jest w ogóle niesamowite, że my piszemy tę książkę, oczywiście to jest nasza potrzeba, tak, nasza misja, ale misja, no potrzeba, taką mamy potrzebę, ale fakt, że udało się nam przekonać do tego trochę szalonego pomysłu tak naprawdę innych ludzi. Tutaj z Opola konsultuję książkę dwoje niesamowitych ludzi, to jest Monika Majszczyk, która jest terapeutą wczesnej interwencji, psychologiem, logopedą i Radek Rogoziński, który jest ergoterapeutą, terapeutą SI, NDT Bobat. Także jest 4 grafików, którzy także to robią absolutnie nieodpłatnie. Będą ilustrować całą książkę, każdy z nich zajmie się innym rozdziałem. Mamy także kancelarię prawną, która sprawuje nadzór nad całym przedsięwzięciem, bo to są ogromne pieniądze. Nam bardzo zależało na tym, żeby każdy człowiek, który wpłaci poprzez portal Polak Potrafi pieniądze na wydanie tej książki, czy później będzie chciał w jakiś sposób, my będziemy dalej pozyskiwać jeszcze pieniądze na wydanie książki, żeby każdy był pewien, że jest to uczciwe przedsięwzięcie, tak? No właśnie, wczoraj się zakończyła akcja, jak to się fachowo nazywa, crowdfundingowa na portalu polakpotrafi.pl. Udało się zebrać tyle pieniędzy, ile było potrzeba? My sobie założyłyśmy, że chciałybyśmy zebrać 10 tysięcy. To było kompletnie astronomiczną sumą i tak naprawdę nie wiedziałyśmy, czy się uda. Zebrałyśmy około 11 800. To jeszcze jest nieostateczna suma, bo od tego trzeba odjąć prowizję dla portalu, ale tak około 11 tysięcy będzie. Nie przestajemy zbierać, to znaczy teraz chciałobyśmy się zwrócić bardziej o pomoc do firm, o wsparcie, ponieważ no powiedzmy sobie, już mamy sumę, która jest nam niezbędna na wydanie pierwszego 1000-1500 egzemplarzy, ale chcielibyśmy, żeby tych egzemplarzy było troszkę więcej. Książka ma być nieodpłatna, dlatego będziemy dalej zbierać. Czyli nie będzie sprzedawana w księgarniach? Nie będzie, nie będzie, absolutnie. To nie chodzi o to, żeby ktokolwiek czerpał z tego zyski, tylko tak jak mówię, my mamy taką potrzebę, żeby napisać taką książkę i żeby jak będzie taka sytuacja, że taki chłopak jak Franek, mój Franek, tak, pójdzie do przedszkola, żeby pani mogła wziąć książkę i pokazać dzieciom właśnie, zobaczcie, tak, na tym polega ta niepełnosprawność. Czy ona będzie dostępna tylko w przedszkolach, czy na przykład prywatnie też ją będzie można? Oczywiście, że tak. Zdobyć. Znaczy my w momencie, kiedy książka już będzie gotowa w warstwie graficznej, utworzymy także stronę internetową. Zgłosiła się także do nas firma, która także zrobi to nieodpłatnie, i bo wtedy już będziemy wiedzieli, jaka szata graficzna będzie książki. I w momencie, kiedy książka będzie wydrukowana, będzie tam informacja umieszczona, że książka jest gotowa. Kto chce, bardzo proszę o informację, my będziemy tę książkę rozsyłać. To kiedy? Można podać jakąś datę?
Myślimy, że to będzie gdzieś w okolicach wakacji, mniej więcej w lipcu, do końca maja, mniej więcej do połowy maja już chcemy dopracować książkę w warstwie tekstowej tak na 100%, przekazać ją grafikom. Nie chcemy grafików też absolutnie popędzać, ale wakacje powinna być. To ja się zapisuję na tą książkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Agnieszka Kosowska, współautorka książki Małe, duże sprawy w małych głowach. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.